Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, więc w dniu dzisiejszym do Fortnite'a została dodana nowa aktualizacja. Aktualizacja 26.10. Więc w tym filmie pokrótce wam powiem, co się zmieniło oraz zobaczymy sobie super style. Style super poziomów. Czy nie, super style poziomów. Jakoś tak. A więc najważniejsza rzecz w tej aktualizacji to jest druga współpraca Fortnite'a z My Hero Academia. Jeszcze dalej plus Ultra. Zostań symbolem pokoju, heroicznie debiutując jako Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima lub Mina Ashido. Jeśli przeczytałem źle, to przepraszam. Więc te trzy skiny trafiły do sklepu. Te trzy skórki wraz z akcesoriami. Do tego dostępne są zadania My Hero Academia. Łącznie jest 8 zadań, za które dostajecie expa, a za zrobienie 6 z tych zadań dostajecie jeden cały poziom. I macie 2 tygodnie na zrobienie tego. Oraz do gry dodana została... Po pierwsze powrócił mityk Deku, uderzenie Deku. I pojawił się nowy mityk, ściana lodu Todorokiego. Spuszczę wam film, zobaczcie. Więc jeżeli są tu jacyś fani My Hero Academia, to jest to dla was. To co jest ważne, oba te mityki znowu można znaleźć w specjalnych zrzutach, które pojawią się na mapie. I z tego co pisał Epic, ściana lodu ma być do końca sezonu, natomiast uderzenie deku ma być do następnej aktualizacji, czyli przez 2 tygodnie tylko i wyłącznie. Dalej mamy to, co na co ja najbardziej czekałem, czyli zadania migawek. Migawka prędkiej peperycji. Więc w pierwszej części, jeżeli dobrze pamiętacie, rozmawialiśmy z Nolanem. Dowiedzieliśmy się o jego oraz Sloan planie, żeby obrabować, żeby ukraść coś Kejdo Thornowi. I jak wiemy, na koniec tamtych zadań dowiedzieliśmy się, że nie udało nam się, czy dowiedzieliśmy się, po prostu nie udało nam się zwerbować nikogo z wyspy, więc Nolan musiał szukać pomocy w swoich, powiedzmy, starych znajomych. I pierwszą, którą będziemy właśnie rekrutować, jest prędka peperycja. Więc te zadania oczywiście zrobię w ostatnim odcinku, więc możecie wyczekiwać tego. Co dalej? Pojawiły się dwie nowe postacie. Nie wiem, jakie to są postacie, ale znajdują się one. Jedna znajduje się tu. To jest. Jeśli dobrze pamiętacie, w poprzednim sezonie to jest miejsce, gdzie znajdował się ten. Ten letni miałśniak. Mrajski miałśniak. Tu, gdzie się, powiedzmy, odbywała ta w cudzysłowie wydarzenie letnie. Natomiast druga postać znajduje się w Rozstaja Kenjutsu. Ale tak jak mówię, nie wiem, jakie to są postacie, więc to trzeba będzie zobaczyć. Nowych rozszerzeń mamy 5. Nie. 2. Tak, 2. Więc po pierwsze, do gry powróciła pizza. Ten, wiecie, ten przedmiot, który mogliście... O, tu, impreza z pizzą. Czyli te pudełko pizzy, które rzucacie, tam macie te kawałki, wyciągacie, to was leczy. To trafiło do gry, natomiast zamiast tego z gry usunięto sok klep.
ten sok, który mogliście pić w trakcie ruchu. Nadal w grze są te fontanny klepu, które można rzucać, ale nie ma tych do picia. Więc to się pojawiło i razem z tym, wiadomo, do gry dodano, przywrócono w sumie, rozszerzenie, właśnie, które daje wam tą pizzę oraz jeszcze tam jedną rzecz, teraz nie pamiętam. Co jeszcze? Próbuję sobie teraz przypomnieć. Dodano na pewno rozszerzenie nie umiem się wysłowić. Rozszerzenie, które przyspiesza, sprawia, że szybciej przeładowujecie pistolet maszynowy, kiedy wystrzelicie z niego wszystkie pociski. Tak to jest w przypadku karabinów. Wiem, że w poprzednim sezonie takie rozszerzenie było do karabinów. Teraz jest do pistoletów maszynowych. I co jeszcze? Czekajcie, wam powiem. Rozszerzenie rzeczywistości, czas na grę. Natychmiast otrzymać imprezę z pizzą i orzeźwiającą fontannę obfitości. Czyli to jest właśnie to rozszerzenie, które daje wam pizzę i dostajecie jeszcze fontannę obfitości, czyli te pojemniki do rzucania, które dają wam zdrowie i tarczę. Płynne przeładowanie PM-ów, czyli powoduje szybsze przeładowanie pistoletów maszynowych po opróżnieniu magazynka. A, i to tyle. Myślałem, nie, wydawało mi się, że więcej powróciło. Ale widocznie musiało mi się coś pomylić. No. Dobra. Więc to jest to. Wiadomo, nowe skórki. Największa zmiana. Sklep z przedmiotami jest teraz sklep. Po prostu usunięto dopisek z przedmiotami. Największa zmiana. To zmieni wszystko. Więc tu macie na szybko właśnie te skiny. Tu jest Shoto Todoroki. Tak, tu jego plecak. Kilofy. Emotka, która wyciąga wam te kilofy. Albo je chowa. Lotnia i malowanie. Tutaj każdy przedmiot osobno. Tutaj macie te dwie skórki, czyli Mina Ashido i Eijiro Kirishima. Oboje z dodatkowymi stylami, tutaj plecak, kilof, emotka. Tutaj plecak do tej skórki i kilofy tamtej skórki. Tak, poza tym nic więcej w sklepie nie ma. Tak. Największa zmiana. Największy sukces tej aktualizacji. Dla tych, którzy wiedzą, w zwiastunie, nie wiem, może już mówiłem o tym na którymś z moich transmisji albo na którymś filmie, chociaż chyba nie mówiłem, nieważne. Na filmie mieliśmy Keido Torna w powiedzmy takim stylu, gdzie był to styl na zasadzie połączony ten ubiór z tymi włosami. I w grze nie dało się tego wybrać i gracze zaczęli masowo właśnie się wypowiadać na ten temat, narzekać na to, że Epic nie dało właśnie tego stylu. I w tej aktualizacji Epic dodało ten styl. Więc właśnie tutaj mamy styl Keido. Mamy Keido Torn, wykwintny Keido oraz kolekcjoner Keido. No i tu oczywiście w okularach. Więc jeżeli ktoś właśnie czekał na ten styl, to Epic dodał. Epic wywiązało się. Epic popełniło gigantyczne W, że tak powiem. Dobra, więc teraz główna rzecz chyba tej aktualizacji, czyli super style. Więc ponownie mamy tak jakby trzy rodzaje i do pięciu skórek. I skórkami, które w tym sezonie otrzymały te dodatkowe style, jest Antonia, Mei, Karpczek, Keido Torn,
i prędka peperycja. A więc skiny, te specjalne style ominęły Nolana i Kabiego. Więc mamy właśnie trzy rodzaje tych stylów. Mamy zrabowany jadeit, mamy zgubiony ametyst oraz żółty diament. I tak się one prezentują. Więc tak. Te to są, widzicie, takie czarne i po prostu na ubraniach mają właśnie taki ruchomy element, który jest, nie wiem jak to nazwać dokładnie, ale widzicie, że jak się porusza, to po prostu tak jakby wzięli właśnie jakiś taki obrazek, który tu jest, nałożyli go i po prostu on jest. Że to nie jest, że się... no, widzicie to, wiecie o co mi chodzi. Mój piękny opis dużo wam na pewno powiedział. No, więc to jest ten właśnie zrabowany jadeit. I szczerze mówiąc, że tak też patrząc na tło, no to powinno być zielone, ale chyba najwidoczniej to musi być jakiś ciemny zielony. No, na karpczku chyba to najlepiej widać. Bo na innych tak średnio, takie bardziej na czarne wygląda. No też nie, no, w miarę tam widać. No i niebieskie włosy. Tej Kejdo również. Karpczek nie ma włosów, to no... tej Mei i Antonia. I oczywiście wszystko się liczy do wszystkich stylów, które mają. Również do wampirzego stylu Kejdo Torna. W Antonii mi się nie podoba to, że jej maska nie zmienia się koloru. Na wszystkich jest złota. To jest trochę słabe. Mei, no to Mei. Karpczek na tym drugim stylu, gdzie ma ten strój. Teraz powinno być. Nie ma. Na tym, gdzie ma takie ubranie bardziej, nie wiem, robocze do akcji. No to pokażę wam, będzie łatwiej. Karpczyk. O, widzicie? Na tym stylu tryba jest złota. Na wszystkich. No i wam pokażę też Kejdo Torn. Weźmy sobie ożywieńca. I proszę bardzo, też zmienia się. Tej złota obwoluta wokół uszu, niebieskie włosy. No i ten dół, o, złote pazury. O kurde. Tatuaże też? No. Tatuaże. Tej, czy co to jest, nie wiem. No, ale też się właśnie zmienia. Wróćmy. No i prędka peperycja. Ten. Drugi mamy zgubiony ametyst, czyli taki... Nie wiem, fioletowawy, błękitny, fioletowy bardziej po włosach. Więc ponownie karpczek również ma tą rybę złotą. Tak, tutaj w sumie napis ma złoty, to tą rybę ma złotą. Kejdo, tej ponownie złote, fioletowe włosy z w ogóle z takim efektem, ojcie, takim efektem, a trochę jakby galaxy. No, fajnie to wygląda. I maska mu się też zmienia, teraz zauważyłem. No, maska. Też fajne. Prędka peperycja. I to jest to samo, że widzicie, obracam i tak jakby to był po prostu nałożony obraz, nie wiem, 2D. Po prostu obracacie postać. Mei. No, Mei, jak Mei. I Antonia. I ponownie za chwilę zobaczymy, że jej maska nie będzie złota. Tylko będzie... Znaczy będzie złota, a nie będzie innego koloru. Nie, nie odbierz strony. Nie to chciałem. Chciałem tu jej nogę zobaczyć. Okej. Okay. No, takie spoko. I żółty diament. Czyli dużo złota, żółci, żółte włosy. Jakieś partikle spadające.
Kozak. Antonia, żółty diament. Akurat tu ta złota maska do niej pasuje, ale na tych poprzednich no mogli zmieniać. No, no cóż, May, żółty diament. Karpczyk. I Kado Thorn. Złoty podkoszulek. Ty jakieś złote elementy, złote rękawiczki, pierścionki. Złote elementy na bucie, na rękawach w tym stylu. No, kozak. Więc takie są style. Jak dla mnie takie... Myślę takie 8 na 10. Czy były kiedykolwiek lepsze? Tak. Najlepsze jakie kiedykolwiek były, to były... W sezonie, który jest porównywany do tego sezonu, czyli w sezonie drugim. Tak, już można powiedzieć słynne złote style. To, co też mi się bardzo w tych stylach podobało, to, że to wyglądało tak, że na przykład Midas był za setny poziom. Ten styl odblokowywał się na 140 poziomie. Tak, trzeba było wbić tak jakby 40 poziomów powyżej setnego. Ale to, co było fajne, że wy, mając wyposażoną tą... Wy naprawdę ten styl odblokowywaliście już na setnym, a na 140 on się robił cały złoty. Po prostu jak odblokowaliście go na początku, to pokażę na bananie. A nie pokażę wam na bananie. Pokażę wam na... O, widzicie? Podniebna. No nie udało mi się zdobyć całego i złego tego stylu, ale właśnie tak to wyglądało, że na początku było tylko trochę i z każdym poziomem ona się pokrywała coraz bardziej. I to tam nawet w grze było widać. Jak wbijaliście poziom w grze, to właśnie było widać, że te złoto ją bardziej pokrywa. Podobny styl był do Billy numer 8, kontra Scratch. To był ten skażony. Widzicie, też nie udało mi się go w całości zrobić. I też to działa na podobnej zasadzie, że zaczynało się gdzieś od góry i z każdym poziomem właśnie się pokrywało coraz bardziej. No, potem jeszcze był ten skin. Wieczny Rycerz. Też się to pokrywało w grze. No a potem był sezon czwarty i tu już w sumie zrezygnowali z tego na rzecz takich super poziomów, jakie mamy teraz, czyli po prostu wbijasz poziom, odlokowujesz od razu cały gotowy super poziom. Więc tak, te w sezonie drugim były najlepsze. Te może na drugim miejscu bym powiedział. I to chyba by było na tyle tej aktualizacji. Nie była ona jakaś bardzo duża, ale była, na pewno jest ciekawa. I jeszcze jedna rzecz w sumie. Odkryto nowy pakiet za prawdziwe pieniądze, który pojawi się w grze. I czekajcie. To tak nie działa? No to nie. Pojawił się właśnie nowy pakiet za prawdziwe pieniądze i pakiet ten będzie zawierał 3 skiny. Nową wersję Halsey, nową wersję Lucien West i nową wersję Johnny Czerwonej. Czyli dla tych, którzy wiedzą, się powiedzmy jakoś tam interesują, to ta trójka należy do tak zwanego klubu wysokiego ryzyka. Nie tu. Tu powinno być. O, spotkanie klubu wysokiego ryzyka. No i to są właśnie oni. I dostaną oni nowy styl, każdy z nich, taki bardziej elegancki. I właśnie w tym pakiecie, nie wiem ile on będzie kosztował, ale tam będą te 3 skiny. 3 kilofy, 3 plecaki
i 3 malowania. Po jednym malowaniu dla każdej postaci. Plus dodatkowo te postacie będą miały jeszcze dodatkowe style. Plus jeszcze, teraz mi się też przypomniało, tak na szybko mi się przypomina. Jeżeli posiadacie... Teraz, tak będzie szybciej. Skina Syd, czyli wiecie, tą właśnie misię, która w ogóle jest skinem z konceptu jednego z twórców konceptów skinów, to otrzymała ona w tej aktualizacji nowy styl, Panda Ruda. Czyli taka panda, która, powiem zupełnie szczerze, nie wiem, czy nie jest odniesieniem do pewnego polskiego w sumie youtubera, Evrona. W sumie Evron chyba ma pandę czerwoną, rudą, przepraszam. Więc może to jest styl odnoszący się do niego, kto wie. No, ale jeżeli właśnie macie tego skina, to trzymaliście taki styl. I pojawił się jeszcze jeden styl, ale ja tej skórki nie posiadam. Do skórki motocyklisty. Jakoś tak. Nie pamiętam. Wiecie, były takie skiny w tych w hełmach. Może czekajcie, inaczej. Przejadę na sam dół. Znajdę tą skórkę. Chyba, że... Czekajcie, jeszcze inaczej. No, na dół. Aha, ja nie będę miał tej skórki. No, ale pojawił się jeszcze jeden styl. Niestety wam go nie pokażę. No i to już na pewno by było na wszystko. Wszystko na ten moment. Więc ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnych materiałach. Na razie.